Więc okej, znów mamy tego głupiego głupka, tego rekina, który tutaj nam się gdzieś pojawia też na głębinach tej planety. I on będzie czekał na nas tutaj również gdzieś na dnie. Przy okazji może powiem od razu, że również tutaj na dnie się kryje ten oto wrak statku i w nim się będzie kryć chociażby droga do Gwiazdy Sekretnej. Dobra, tu jest głupek. Głupek jest na kamiennej gwiazdce, nie wiem czy to coś sugeruje tutaj gra, czy nie, nie mam pojęcia. Co to znowu ty? Chyba se żartujesz! Chcesz mnie tutaj wyprzedzić tutaj w tym jeziorze? W jeziorze? Musisz przejść przez tych 8 pierścieni! Jej! Pływanie przez pierścienie. Totalnie za tym tęskniłem. O mój Boże, uwielbiam was za to, Nintendo. Co? Znowu to? Znowu jedna z tych gwiazd, tych naprawdę potwornie mało ciekawych. I też potem oczywiście nie będzie z głupkiem żadnej walki z bossem, bo on jest głupi! Znów to jest tylko kwestia przepłynięcia przez 8 pierścieni. Okej, tu jest jeden trochę bliżej środka niż myślałem, że będzie akuracik. Dobrze, więc tutaj jeszcze skręć i przez to przepłyń i jeden zostanie gdzieś po tym zakręcie, który tutaj głupek pokonuje. No i to było tyle. I znów od razu, gwiazda jest twoja! Jezioro jest twoje! Ta, jestem rybą, która dotrzymuje słowa. Rekiny chyba nie są rybami! Od tego zacznijmy. Dziewięćdziesiąt! 3/4, moi drodzy. 3/4. To okej, może teraz się zajmę sekretem, albo nie, bo kometą! Gra tutaj moje plany zmienia, najwidoczniej. W sumie tam się takie coś jeszcze propos Andrzej przypomniało, że nie wiem, czy kiedyś wyjęliście te ciasteczka z wróżbami, bo u mnie takie w pracy rozdali. I u mnie taka się trafiła wróżba, że... Jeżdżą my czytam. Potrafisz zjednoczyć siły sprzyjających ci ludzi. Twoje plany będą zawsze wykonane, a wszystko będzie tak, jak być powinno. No chyba nie będzie, skoro nagle kometa tutaj się wtrynia w moje życie i nagle decyduje, że hej, zalicz mnie, a nie tamtą inną sekretną gwiazdkę czy coś. A też przyznam, że w sumie te ciasteczka z wróżbą też całkiem dobrze smakują. Nie wiem, czy kiedyś jedliście takie rurki waflowe, które są zazwyczaj nadziewane, mają takie nadzienie zazwyczaj kakaowe, czy czekoladowe, coś takiego. Takie można chociażby też ten w Biedronce kupić na pewno, tak mi się wydaje. Nie, to są takie rurki, które są całkiem smaczne i takie ciasteczko w sumie smakuje podobnie do nich. Więc oczywiście tym razem co robię, to teraz będę walczył z kamelą, ale będę starał się o brak uderzeń z jej strony. Żadnych tutaj uderzeń oczywiście trafionych, bo to się dla mnie bardzo źle skończy. Okej, teraz będzie chyba ogień. Dokładnie, to przewidziałem. Więc słusznie, żem odskoczył od tego środeczka. Trafię, znowu trafiłem ledwo, już myślałem, że kamela zdąży się stąd zawirować. Bo taką animację wirowania, że wiruję i potem nagle znikam z ząg. Patrz, jestem nagle gdzieś indziej. Muszla przeskoczyła nad barierką, wow. Szczerze, nie wiedziałem, że tak może. Okej, uczę się czegoś nowego w tej walce, tak przypuszczam. O, okej, tutaj byłem tuż nad tym ogniem, nad tą kulą ognia, ale jakoś tego uniknąłem. Ledwo co, nie będę ukrywać. Okej, teraz walnij, ale nie w Magikupę, tylko w kamelę, w bossa. Jaku, ten Magikupa się poświęcił, kurczę, pewnie Bowser stworzy na jego część jakąś tam kapliczkę, czy jakąś tam trumnę do... Szczególnie jakoś tam ozdobioną tam czymś, nie wiem, wartościowym, jakimś tam złotem, platyną, czymś takim, diamentami może nawet.
i będzie, nie wiem, napis epitafium, coś takiego, że tu spoczywa Magic Koopa numer 5227, która się poświęciła w walce przeciw Mario i broniła Koopy swojego szefa, płacąc swoim życiem, coś takiego. No ale to poświęcenie się raczej na dużo nie zda, bo i tak Kamelę pokonam, albo ona pokona mnie! Bo mam cela do bani oczywiście i dziękuję gra za te baterie, za te info, nie było mi to potrzebne. A to jest upierdliwe, tak co cały, no co jakiś tam czas gra wam mówi, że mistrzu, mistrzu, twoje baterie wymienię, musisz wymienić, bo inaczej pauza, nie możesz tego mniej pauzy dopuścić do tego, żeby tutaj miało miejsce. To mniej pauzy spaliło mi dom! Ja go nie chcę widzieć. Nie wiem. Dobra, więc spróbuję ponownie. I mam nadzieję chociaż, że teraz jak padnę, to nie od braku cela, tylko od jakiejś bardziej, jakiejś lepszej przyczyny. No, okej, okay, widzę, że brak cela wciąż jednak mnie tutaj trochę dręczy. Okej, okay, widzę, że jest zielone wokół mrużki, więc no tutaj to oznacza, że Kamela tutaj akurat użyje ataku muszlą. Teraz okej, jest trochę bliżej. Będzie ogień. Teraz będzie muszla. Będzie muszla, okej. Okay. Ale trafię. O, znów ledwo trafiłem. Dobrze mi się jakoś udaje zdążać z tymi muszlami, że zanim ona zniknie tam z jednego miejsca. To mi się z kolei udaje w tych walkach z Kamelą, z tym bossem. Teraz zobaczmy, tutaj może poczekam, aż te kule trochę się odsuną od krawędzi, gdzie ja się wspinam. Tutaj muszla znowu, nie wiem czy ją znów to samo zrobiła co wtedy, czyli skoczyła nad barierką. To się trochę niefajnie złożyło, tutaj mogę paść! O, wow, to ta kula, okej, okay, ale ta kula! Chciałem rzec, że tamta kula zniknęła tuż przede mną, przed moimi oczami, ale z kolei inna się pojawiła i w tamtą rzem w las. Okej, okay, ta walka już, no, już widzimy, że przez tę kometę się robi również całkiem ciekawa. To Mario, weź tak się nie ekscytuj ty z tymi skokami, bo wiesz, że pewnie jeszcze ci Kamela skopie tyłek tam raz czy dwa. Okej, okay, ponownie to samo. Tu może przeczekam, aż się znów pojawi tam gdzieś. Dobra, jedna muszla. Na chyba cztery, bo chyba muszę czterema trafić się w tego bossa. Zanim przejdę dalej. Muszla! Dobrze jest. Teraz skoczę wyżej. Okej, okay, tego już nie zgarnę, bo już jestem tutaj znów przez kulę ognia blokowany i też nie chcę tutaj jakoś się bardzo narażać. Nie wiem w sumie, czy może jednak lepiej byłoby, gdybym się też tymi Magic Koopami bym zajął, bym je zniszczył i bym miał ich z głowy na potem. Mniej kuli ognia byłoby do uniknięcia na tym polu walki, to by tę walkę na pewno mogłoby znacznie ułatwić. Teraz okej, okay, walnij, powiedziałem walnij, a nie wstrzymaj się! Dobra, więc spróbuję ponownie. Oczywiście tyle prób mamy, ile mamy żyć. I nie chcę tutaj tego marnować. Tak wiem, ładnie na tym księżycu, na tym tle księżyca wyglądasz. Też się cieszę z tobą. Okej, okay. Muszla, rzut. O, teraz jednak się nie udało. Dobra, tym razem jednak sobie trochę swoje możliwości przeceniłem, na to wygląda. Dobra, zobaczmy co ty zrobisz. Znowu muszla? Muszla niszcząca pudełko? Szykuje się znów ogień. I znów muszla, zbliż się. Teraz może się znów wstrzymam dla pewności, że niczego głupiego nie zrobię z powodu mojej nadmiernej pewności w tej walce.
I teraz ta trudna część. Tu przyznam, że ta walka rzeczywiście to jest taka walka, gdzie przy komecie śmiałka można paść kilka razy. Oczywiście tutaj łatwo jest o takie padnięcie, o śmierć. Ja chyba wolę bardziej kupę, ale to przyjmę z chęcią mimo wszystko. Teraz walnij, teraz kamele, dobra, udało się. Wezmę też życie, bo czemu nie, skoro sobie tam ich trochę zużywam. Okej, teraz ostrożnie nad tym ogniem, bo byłem tuż nad nim i to się mogło źle skończyć. Znowu się mogło to źle skończyć, bo tutaj kamela była na środku i trafiła właśnie ogniem tuż pode mną, pod moimi stopami. Ledwo tego mi się udało uniknąć. To będzie okazja, to mój moment, to mój moment. To jest mój moment, albo nie, bo znów mam brak cela. Tak blisko, a tak daleko. Co ja wyprawiam w tej walce? Żryj muszle! A ja wezmę to. No, nie jestem pewien tej wróżby. No, nie jestem ogólnie osobą, która wierzy w takie właśnie rzeczy, wróżby, zabobony, tego typu sprawy. Sądzę, że to są wszystko jednak mimo wszystko banialuki. No cóż. Ale no, przypuszczam, że takie rzeczy powstają, no nie bez powodu czy coś. Więc okej, teraz może przejdę w końcu do tej gwiazdy sekretnej na Deep Darku. No, to też jest, widzę, to jest dostępne też przy tym, przy Undergroundzie Ghost Ship. Chyba to jest w sumie, tak mi się wydaje, że to może być przy każdej gwiazdce dostępne, tak jak o tym myślę. Oczywiście poza tą właśnie z komety. Bo tam się od razu ląduje już koło tego statku, gdzie się walczy z kamelą, a tutaj w innych levelach jest tak z kolei, że... Że tam jeszcze jest ta głębia dostępna i w sumie też, nie wiecie co, chyba jednak lepiej byłoby, gdybym wziął ten level drugi, bo tutaj nie muszę tej bramy sobie otwierać, chociaż skoro już tu jestem, to znów mogę tym się zająć przy okazji od razu, jak o tym myślę. Dobra, jest sobie i woda i tutaj chciałem być od samego początku, jak mówię, gdybym wziął gwiazdę Bubble Blast, to bym tutaj mógł się szybciej dostać, bo nie potrzebuję tamtych pochodni podpalać, żeby sobie otworzyć bramę, wtedy byłoby na pewno szybciej, więc to był trochę z mojej strony błąd mały. Więc okej, teraz tak, co robię, to oczywiście nie sugeruję się tą strzałką, co tam była przed chwilą ze Starbiców, co zebrałem, tylko idę na samo dno. I tutaj będę chciał właśnie się z tym wrakiem statku zająć. Jak mówiłem, tam się kryje przejście do sekretnej gwiazdy, tylko potrzebuję znów mieć tutaj muszlę, żeby ten statek wysadzić w powietrze, a raczej w wodę. Okej, teraz trafię oczywiście bez kłopotów. Nie, wciąż nie wierzę, że tak bardzo nie trafiałem tymi muszlami w kamelę, która była ile? 2 metry przede mną? To po prostu mi nie szło dobrze. O, znowu ta muzyczka. Trochę też jej dawno nie słyszałem, ale też się całkiem lubię akurat z tego levela właśnie z tej galaktyki z Bu. Więc owszem, Bu tutaj widzimy, że ma w sobie gwiazdkę i będę musiał tutaj jakoś do niego tutaj dotrzeć, a czy inaczej, on musi dotrzeć do światła i potem ja do niego, kiedy on będzie już przez światło zniszczony. Nam jeszcze pomoże przy tym wszystkim oczywiście ten guzik, który zmienia grawitację na różne sposoby, jak zresztą widzimy. Tutaj znów się niech światło wydobędzie. Teraz się wrócę tam na dół. Powiedziałem na dół, a nie na niebieską tę tutaj ścianę.
W ogóle ta ryba tak trochę mnie wkurza i ta bańka jeszcze mnie bardziej wkurza. A to inaczej, ryba tak trochę mnie stresuje, że swoją obecnością mi się zawsze wydaje, że ona mnie trafi za chwileczkę, że we mnie spłynie, że nam wjedzie, wleci, coś tam innego zrobi ewentualnie. Ale bańka, ta bańka tutaj... Ojejku. Ta bańka tak w mną pluje, że nie mogę w tamtą dźwignię teraz trafić sobie i sobie tej grawitacji zmienić. Znaczy nie potrzebuję chyba w sumie do tego, jak to o tym myślę, żeby tam się do niej dostać. Dobra, to się odbi. No, o to chodziło. I teraz Buu oczywiście musi za mną polecieć prosto tutaj do światła. I gwiazda już jest wolna. It's a secret gwiazda! Okej, więc mamy już chyba całe Dark... jak to się nazywało? Już zapomniałem. Dark... A, Deep Dark. Czy Dark Deep. Deep Dark, okej. Mamy już tę galaktykę z głowy, więc jeszcze są tylko trzy pozostałe. I może sobie na je teraz odkryję, zobaczymy co tam nas czeka w przyszłości. Matter Splatter Galaxy. To będzie na pewno fajna galaktyka, że tak widzę, no tutaj... Na podstawie tego tutaj jakby obrazka. Widocznego z tej kopuły. I mamy to, mamy tutaj Dreadnought Galaxy, taki kosmiczny pałac, też to świetnie wygląda moim zdaniem. I jeszcze jedna, Melty Molten Galaxy. Więc tą trójką być może się zajmę w kolejnej sesji i oczywiście mojego zagrajmy w Super Mario Galaxy. Ale póki co oczywiście dziękuję wam za uwagę, CDDZio, na razie i cześć.